Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek. Nie zachwiały się moje stopy. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz. Nakłoń ku mnie swe ucho. Usłysz moje słowo. Fajnie jest słuchać kogoś, kto mówi prawdę, kto mówi o tym, co przeżył, kto jest świadkiem, kto na własnej skórze doświadczył tego, o czym mówi. Jezus jest takim świadkiem. Jezus jest świadkiem miłości Ojca do człowieka. I Jezus mówi o tym wszędzie, gdzie się pojawi. Nieustannie mówi o Królestwie Bożym. Nieustannie wzbudza w ludziach pragnienie słuchania i otwierania swoich serc na Boże słowa. On nie tylko mówi o dobru, o miłości, o sprawiedliwości, o cierpliwości. On jeszcze czyni znaki, cuda. 2 dni temu Jezus otworzył oczy niewidomemu, bo go o to poprosił. I ludzie byli w szale, byli w niebo wzięci. Jak to widzieli, to byli po prostu tak mocno rozpaleni, tak bardzo pragnęli tego, o czym Jezus mówił, że aż szli za Jezusem z radością. Jezus gromadził tłumy. Mam nadzieję, że dzisiaj też Jezus rozpala Twoje serce swoją nauką, że nauka, którą głosi Jezus, nie jest dla Ciebie już taka nudna. Bo kiedy ona staje się dla nas nudna? Wtedy, kiedy nic w naszym życiu się nie dzieje. Kiedy pragniemy tego Królestwa Bożego, a ono się na zewnątrz nas nie objawia, nie zmienia naszej złej rzeczywistości. No bo może jesteś dzisiaj w jakiejś trudnej sytuacji, beznadziejnej, jesteś samotny albo samotna, wszyscy cię opuścili, nie masz męża, szukasz męża, go nie możesz znaleźć, pragniesz dzieci, nie masz dzieci, pragniesz mieć pracę, ale nie masz pracy, wszystko wokół ciebie no, nie jest takie, jakie byś chciał, żeby było. Ale to nie chodzi o to, żeby na zewnątrz się coś zmieniło, bo o tym myśleli słuchacze Jezusa. O tym dzisiaj mówi Ewangelia, posłuchajmy jej fragmentu. Kiedy słuchali tego i ponieważ byli już blisko Jeruzalem, oni sądzili, że już wkrótce ukaże się Królestwo Boże. Dodał jeszcze przypowieść. Tak powiedział. Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby otrzymać urząd królewski i potem wrócić. Najpierw jednak przywołał 10 swoich sług, dał im 10 min i powiedział im: obracajcie tym, aż wrócę. Ludzie nie zdawali sobie sprawy z tego, że Jezus za chwilę zniknie im z oczu, że za chwilę umrze, że nic nie zmieni się w Jerozolimie, a może będzie jeszcze gorzej, że nie obali dyktatury Rzymian, bo ludzie myśleli o tym, że Jezus, wchodząc do Jerozolimy, zmieni rzeczywistość, a Jezus tego nie zrobił. Bo Jezus przynosi Królestwo Boże po to, żeby to Królestwo Boże w nas się objawiło. Nawet jeśli rzeczywistość wokół nas się nie zmienia, to my się mamy zmieniać. Podam przykład, który już mówiłem, ale trzeba go przypomnieć. Mieszkałem kiedyś w Niemczech i miałem sąsiada, który strasznie niszczył moją wolność, mój spokój, moją radość, słuchając głośno muzyki. I ja się modliłem o to, żeby Królestwo Boże pojawiło się, żeby Jezus zrobił coś z tym człowiekiem. Ale Jezus nic nie robił z tym człowiekiem, bo to nie chodziło o to, tylko chodziło o mnie. To ja miałem się zmienić. Zobaczcie, że ci ludzie, którzy idą za Jezusem, oni są pod wrażeniem Jezusa. Oni za chwilę Jezusa będą wychwalać, za chwilę będzie niedziela palmowa, bo to jest ten czas. Będą zrywać gałązki, będą mówić Hosanna, król żydowski idzie, bo za chwilę objawi się Królestwo Boże, nie? Tydzień czasu nie minęło i za chwilę
ci dokładnie ludzie mówili: na krzyż z nim, to jest gościu, który nas okłamał, w rzeczywistości nie przyniósł Królestwa Bożego, tylko jakąś ułudę. No i Jezus umarł na krzyżu. Kto go skazał? No ci, którzy szli za nimi, za nim. I często jest tak, że się obrażamy na Jezusa, a Jezus daje nam te łaski, daje nam po tej jednej minie, po to, żebyśmy obracali nią, żebyśmy robili coś z tym, co nam daje Bóg, ale żeby to zmieniało nas i także rzeczywistość tą, w której żyjemy. Co się stało z tym moim sąsiadem? Ja dostałem różaniec i ksiądz mi mówi: odmów koronkę za tego człowieka, módl się za niego, błogosław temu człowiekowi. Mówię: nie, to jest słabe, ja tego nie chcę. Nie można zrobić czegoś innego? Nie można zadzwonić po policję, żeby policja przyjechała? Dzwoniłem, przyjechała, nic nie pomogło. Zwracałem uwagę, nic nie pomogło. To moje serce musiało się nawrócić. I kiedy moje serce zaczęło się nawracać, kiedy przyjąłem to, co otrzymałem, czyli ten różaniec, łaskę modlitwy za tego człowieka, wtedy się zaczęło zmieniać, bo ja się zacząłem zmieniać. Ten człowiek też się zaczął zmieniać. Warunki się zaczęły zmieniać. Ale nie zawsze tak będzie, że rzeczywistość wokół nas się zmieni. Rzeczywistość wokół nas może być jeszcze gorsza, ale rzeczywistość w nas ma być taka, jaką miał Jezus. Jezus wisiał na krzyżu i nie przeklinał swoich prześladowców, tylko im błogosławił. I to jest Królestwo Boże, o którym Jezus mówił i tłumaczył, korzystając z tych wszystkich przypowieści. Ile Jezus musiał poświęcić czasu na to, żeby wymyśleć te wszystkie przypowieści, a było ich masę, mnóstwo. I my często nie rozumiemy, po co Jezus do nas przychodzi, po co Jezus wychodzi nam naprzeciw, daje nam radość, cierpliwość, po to, żeby nam za chwilę to zabrać? Nie, Jezus chce naszej przemiany duchowej. Jezus chce, żeby w nas Królestwo Boże się zmieniało. Kocham Jezusa, bo zaczynam Go coraz bardziej rozumieć. Bo On mówi prawdę. Dlatego, kiedy przychodzi do nas taka pokusa, żeby zwątpić, żeby okazać się tak jak ten człowiek z tej dzisiejszej przypowieści, który przyniósł tą swoją minę i oddał temu człowiekowi, o którym Jezus mówi. Już chwilę, muszę to znaleźć. Inny przyszedł i powiedział: Panie, oto Twoja mina. Trzymałem ją odłożoną w chustce, bo bałem się Ciebie, gdyż jesteś człowiekiem surowym. Bierzesz, czego nie położyłeś i kosisz, czego nie zasiałeś. Odpowiedział mu: na podstawie Twoich słów oceniam Ciebie, zepsuty sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, że biorę, czego nie położyłem i koszę, czego nie zasiałem. Dlaczego nie oddałeś moich pieniędzy do banku? Ja po powrocie pobrałbym je z procentem. Potem rozkazał przybocznym: weźcie od niego tę minę i dajcie temu, który ma 10 min. Nie czytam dzisiaj całej tej Ewangelii, ponieważ ona jest długa. Proszę, zajrzyjcie do niej i przeczytajcie ją. No, czasami może być tak w nas, że jesteśmy niezadowoleni z tego, co Jezus nam obiecał. Obiecanki, cacanki. Jezus nie wypełnia tego, co mówi. Gdzie jest to Królestwo Boże? Nic się nie zmienia w moim życiu na zewnątrz, bo to nie o to chodzi. Chociaż też, ale pierwsza rzecz, o którą chodzi, to zmiana Twojego, mojego, naszego serca. Jeśli my się zaczniemy zmieniać, to rzeczywistość wokół nas zacznie się zmieniać. Na takiej zasadzie działa Królestwo Boże, które Jezus przynosi, o którym ciągle mówił, nieustannie. Fajnie jest słuchać Jezusa, bo Jezus jest prawdziwym świadkiem miłości. Słuchajmy Jezusa, wierzmy Mu na słowo, bo On nas nigdy nie okłamuje. I zmieniajmy się. Korzystajmy z tych darów, które nam daje. Korzystajmy z najważniejszego daru, który nam daje. Z daru modlitwy. I módlmy się. Módlmy się i jeszcze raz się módlmy. A wtedy nie zwątpimy. I nie nazwiemy Jezusa, że jest zły. Bo to jest chyba największa obelga,
którą możemy Jezusa obrazić. Nazwać tego, który jest dobry, złym. To jest szatańskie. Nie róbmy tak. Więc korzystajmy z tych darów, które nam dał Jezus. I módlmy się o zmianę naszego serca. Panie, zmieniaj nas. A wtedy rzeczywistość wokół nas też się zacznie zmieniać. Amen. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.